Krakowski szewc tym wypchał barana, którego podrzucił smokowi, ale to nie kończy listy pożytków z siarki. Odkryte w roku 1953 przez profesora Stanisława Pawłowskiego z łoża pod Tarnobrzegiem wprowadziły Polskę na listę największych na świecie posiadaczy. Pierwsza kopalnia ruszyła w 4 lata po odkryciu, a w Barburkę 1960 Władysław Gomułka otwierał kombinat w Machowie. Zdjęcia z archiwum PKF. 10-milionowa tona płynnej siarki na eksport opuszcza Tarnobrzeskie Zagłębie w roku 1972. Mądra inwestycja dała Polsce dwie eksportowe specjalności w wydobyciu i przeróbce, opłacalne mimo huśtawki koniunktur. Siarka awansowała cywilizacyjnie małopolską prowincję, ożywiła prowadzące stąd szlaki komunikacyjne aż do Gdańska, który otworzył dla niej drogi morskie. Obok węgla to najpewniejsza dzisiaj nasza waluta. Na 3 dni do Szczecina zaprosili młodzi Polacy swych rówieśników z NRD. Żołnierze zbudowali zlotowe miasteczko, a harcerze pełnili honory gospodarzy. Szczecinianie pokazali, co mają najlepszego – port i stocznie. W rewanżu goście oddali 5000 par rąk do dyspozycji gospodarzy miasta. Spotkanie obfitowało w fakty, symbole. W 40-lecie Polski Ludowej z naszej strażnicy na Odrze rozległ się apel pokoju do młodzieży Europy. W Aleksandrowie Łódzkim tkano od 1817 roku. Tu powstał pierwszy na ziemiach polskich cech pończoszników. Współczesnym dziedzicem ponad półtora wiecznej tradycji są zakłady przemysłu pończoszniczego Sandra. Reportera kroniki przygnał tu brak skarpetek. Tylko bez nerwów to są wzory. Dlaczego nie w sklepie? Bo skarpetki z natury nie lubią samych tworzyw sztucznych, a już zwłaszcza centralnego rozdzielnictwa przędzy. A w Aleksandrowie muszą to lubić. Z 40 milionów par skarpetek Sandry 33 miliony będzie do kupienia. Zatem w przeliczeniu na głowę skarpetek będzie dużo, ale na nogi jeszcze nie wystarczy. Nie wiadomo więc, kiedy się definitywnie skończy ten bosy problem. Julian Antoniszczak fascynuje od lat publiczność festiwali filmów krótkometrażowych. Jest także wynalazcą, konstruktorem wszystkiego, co znajduje się tu na poddaszu krakowskiej kamienicy. W tym roku znów przedstawił konkurencyjną kronikę. Trudne warunki nasze, właśnie krajowe, hartują i dzięki temu mogą powstać nowe techniki malarskie, graficzne, gdzie nie ma pędzla, nie ma farby. Malarz tak jak dawniej sam sobie musi produkować, wsiąść płótno na blejtram i mnie te warunki odpowiadają.
na zachodzie, bym żyć nie mógł. Bym umarł po prostu z braku możliwości wyżycia się, no bo tam wszystko można kupić w sklepie. Nie trzeba sobie samemu konstruować samochodów, traktorów, bo wszystko jest, dlatego, no a poza tym trzeba na to zarobić. No. Dziełem życia, choć ma dopiero 43 lata, nazwał Julian Antoniszczak skonstruowany przez siebie to jedno, jedyne na świecie urządzenie, chropograf. Aparat chropograficzny wykonuje zdjęcia odtwarzające obraz w technice umożliwiającej niewidomym jego odczytanie palcami. Wynalazkiem, który niesie z sobą rewelacyjne możliwości, tak na serio nikt się nie zainteresował, a szkoda. Tu piękny dom dziecka. W czasie okupacji zostało to zniszczone, dzieci przewiezione do Klarysewa. Tu była po wyzwoleniu przychodnia zrobiona i prywatne mieszkania. Potem tą przechodnię zlikwidowano, przeniesiono częściowo do Wilanowa. W tej chwili się restauruje ten budynek już od szeregu lat. To taka poczta pantoflowa tu, że tu miał być motel. Wszystkie drzwi były, okna oszklone, pozamykane już. I później raptem nie było właściciela, absolutnie. WSS to przekazał dla służby zdrowia. Ma to być przeznaczone na przychodnie. I kto nad tym pomyślał? Przecież dzielnicowa Rada Narodowa ma w Powsinie tutaj takie piękne place, gdzie można by było za połowę ceny taki budynek postawić. Przy ulicy Przekornej nie powinno być obowiązku robienia wszystkiego na przekór zdrowemu rozsądkowi. Mówiąc ściśle, zauważyliśmy jedną, Edytę Geppert. XXI Festiwal Piosenki Polskiej wygrał rok. Coraz więcej wzmacniaczy i coraz mniej dawnego Opola. Dobre sobie za chamstwo masz, to jest to. W nowym zwarciu za polem pał i zruchnie go. Mówiąż to określa byt, trzymaj tak. Twarde łokcie pomogą ci i giętki kar. Czy to już nasz kochanie? Czy nie wiesz jak to jest? Czy bierzesz im bez granic? Czy zechcesz wierzyć mnie? Co tego miłego życia?